Tak jest, moi drodzy, to jest ten dzień. Na Fangirls boiska do sieci wraca najgorsza jedenastka, najgorsze transfery, a dzisiaj pod moją najgorszą lupą znalazła się nasza drużyna eksportowa numer 1 w sezonie 2023-2024, czyli Raków Częstochowa. Moi drodzy, od razu zaznaczam we wstępie, żeby później nie było niedomówień, że brałem pod uwagę tylko transfery, których Raków już dokonał po awansie do Ekstraklasy, czyli po sezonie 2018-2019. Możecie być pewni, że w tym zestawieniu znajdą się nazwiska szrotów, które pojawiły się w legendarnym, historycznym, bardzo złym okienku transferowym Rakowa przed pierwszym sezonem po powrocie, czyli przed sezonem 2019-2020. To było letnie okienko 2019 i tam naprawdę w Częstochowie, no to nie było dobre okienko w wykonaniu Rakowa. Ale ja już się zamykam, nic nie zdradzam, żadnych nazwisk, bo teraz przed Wami najgorsza jedenastka transferowa Rakowa Częstochowa po awansie do Ekstraklasy. Jedziemy z tym! Moja najgorsza transferowa jedenastka Rakowa Częstochowa po powrocie do Ekstraklasy zagra w ustawieniu 3-4-3. Będzie ofensywnie, bo też tych baboli transferowych w ofensywie było sporo. Ale po kolei. Najpierw bramka, a tutaj postawiłem na Słowaka Branisława Pindrocha. Nie był to jakiś strasznie zły bramkarz. W ogóle Raków jako takich złych bramkarzy to w ostatnich latach nie miał. Pindrocha wziąłem, bo on po prostu był trochę takim meteorem, który przeleciał przez Częstochowę bez jakiejś większej historii. Do Rakowa trafił latem 2020 roku. Co ciekawe, w swoim CV miał pobyt w czwartoligowym angielskim Notts County, dla którego rozegrał aż 5 meczów. No umówmy się, to CV Pindrocha nie powalało. On tam jeszcze pograł w Zlatych Morawcach. Przyszedł do Rakowa i 3 mecze, 4 puszczone gole, wygrana w Ekstraklasie z Jagiellonią, w Pucharze Polski z Górnikiem i ligowy remis z Piastem. Czyli Pindroch nawet w barwach Rakowa nie przegrał. Nieźle, ale tak jak mówię, to był przeciętniak, który po prostu do ekipy pretendującej do czegoś więcej się po prostu nie nadawał. Po sezonie odszedł z Rakowa i poszedł do Resowi, w której jest do dziś. Taki właśnie bramkarz na pierwszą ligę. Na lewą stronę obrony wsadziłem Żarko Udovicicia. Serb przez lata grał w Polsce. Zagłębie Sosnowiec, Lechia Gdańsk, a potem właśnie Raków. Walczak, czasami trochę przeginający z agresją, ale taki ligowy solidniak z całkiem nieźle ułożoną lewą nogą. Na pewno z jego transferem wiązano jakieś nadzieje w Częstochowie. No bo u Papszuna Udovicic to dopiero mógł hulać na tej lewej stronie. A tu nic z tego nie wyszło. 5 meczów i tylko 216 minut spędzonych na boisku. W Rakowie konkurencja jest bardzo duża, co oczywiście jest dobre dla każdego zawodnika. Oczywiście dotychczas grałem mało, ale jestem świadomy, że i tak nie wykorzystałem tych minut tak jak chciałem. Prosty przykład. W Warszawie zagrałem 12 minut i po meczu byłem rozczarowany, bo mogłem zrobić więcej dla drużyny. Tak w defensywie, jak i w ofensywie. Jasne, 12 minut to mało czasu, ale gdy wchodzisz na boisko, to musisz dać coś konkretnego. Lubię dawać konkrety. Miałem dwie sytuacje w Warszawie, jednak brakowało mi dokładności, by zaliczyć asystę. Nawet jeśli dostajesz mało minut, to musisz robić wszystko, by było ich stopniowo coraz więcej. Opowiadał Udovicic w październiku 2021 w rozmowie ze Sportowymi Faktami. Jak widać, nie udało się i już w marcu 2022 rozwiązał kontrakt z Rakowem. Dzisiaj 35-letni Serb gra dla rodzimego Mladost Lucani. Środek obrony należy do czarnogórca Emira Azemowicza, który do Częstochowy zawitał w tym pierwszym letnim okienku transferowym po awansie Rakowa do Ekstraklasy. To był 2019 rok. Świetne warunki fizyczne, bo 1,93 m. W przeszłości szkółki Partizana i Benfiki. Przed przyjściem do Polski pełen sezon rozegrany w belgradzkim Zemunie, a w Częstochowie 14 meczów i 2 żółte kartki. Ostatni raz na boisku w barwach obecnego mistrza Polski pojawił się 21 grudnia 2019 roku, a na wiosnę już nie był brany pod uwagę przez Papszuna. Dzisiaj Azemowicz występuje w serbskim FK Novi Pazar. Tę najgorszą linię defensywy uzupełnia Dominik Wydra. Nie kojarzycie gościa? Do Częstochowy zawitał latem 2021 roku z Eintrachtu Brunswick. Austriak ograny w drugiej Bundeslidze, ponad 100 meczów w barwach m.in. Paderborn, Bochum czy Erzgebirge Oje. No jak na Polskę to brzmi nieźle.
a tu taki klops. 4 mecze, a właściwie to epizody i jedna żółta kartka. Tam jeszcze była kontuzja i tyle. To wszystko. Po sezonie 2021-2022 Raków się go pozbył, a Wydra długo szukał klubu, aż w końcu trafił do trzecioligowego austriackiego ASV Siegendorf, w którym występuje do dziś. A na lewym skrzydle kolejny obcokrajowiec z tego fatalnego letniego okienka transferowego przed sezonem 2019-2020. Ograny w Rumunii Francuz Brian Nouvier. Z Cluj w sezonie 2017-2018 zdobył nawet mistrzostwo Rumunii. Można więc było się spodziewać, że w Polsce coś pokaże. Nie pokazał. To było 100 tysięcy euro wywalone w błoto. 11 meczów i 2 żółte kartki. Prawda, że mocne liczby jak na ofensywnego zawodnika? Dziś Nouvier w wieku 28 lat jest mistrzem Luksemburga z... Uwaga! Espérance? Tak to się czyta? No i fajnie, że jest mistrzem Luksemburga. Jedziemy dalej. Teraz kolejny Serb i kolejny beznadziejny nabytek letniego okienka transferowego 2019-2020. Przed Państwem Andrija Luković. Facet z przeszłością w rezerwach PSV. W Trwenej Zvezdzie. Pograł i to z niezłymi liczbowymi wynikami w FK Włocławek. Raków zapłacił za niego 250 tysięcy euro i się przejechał. W Częstochowie zaprezentował się po prostu fatalnie. 9 meczów i to wszystko. W samej Ekstraklasie w barwach Rakowa rozegrał 7 meczów i aż 6 z nich zakończyło się porażkami. Luković często wyglądał na faceta, któremu nawet za bardzo nie chce się biegać. Ponad 1 000 000 złotych wywalone w piach. Po Częstochowie Serb zahaczył jeszcze o Portugalię, a dzisiaj jest zawodnikiem azerskiego Żira FK. Obok niego zawodnik świetnie znany polskim kibicom Valerian Gwilia. Transfer dwukrotnego mistrza Polski z Legią do Częstochowy można było uznać za taki lokalny hit transferowy. Gruzin w piłkę przecież grać potrafił, może nie jakoś wybitnie, ale na poziomie. Upapszuna miał być częścią tej dobrze naoliwionej machiny, miał być jednym z tych trybików w środku pola. Zawiódł, nic nie pokazał. 28 meczów, 1 gol i 1 asysta, to wszystko. Od stycznia 29-latek pozostaje bez klubu. Był moment, gdy trenował z Legią, ale tylko trenował. A teraz przechodzimy do czarodzieja z Portugalii, na którego w Częstochowie postanowili wydać aż 500 000 euro. Fabio Sturgeon miał wprowadzić do Rakowa trochę nieszablonowości, efektowności w grze ofensywnej. No wiecie, Portugalczyk, ograny, w Portugalii, Grecji, nóżka chodzi, taniec z piłką, no to sobie potańczył w Częstochowie. 32 mecze, 2 gole i 1 asysta. Ale wykręcił liczby? Łomamo! Warto było, oczywiście żartuję. Zasłużone miejsce w najgorszej jedenastce. Co ciekawe, od września 2022, czyli od czasu, gdy Raków się go pozbył, Sturgeon nadal nie znalazł nowego klubu. Na koniec mam 3 napastników, którzy łącznie w barwach Rakowa, trzymajcie się mocno, strzelili 2 gole i zaliczyli 1 asystę. Jak myślę o tych miśkach, to mi się morda cieszy. Co za kozaki. Od razu mówię, że wśród nich nie ma Jakuba Araka. Na pierwszy ogień idzie bułgarski dzik, Aleksandar Kolew. Facet ograny na polskich boiskach. Była Stal, była Sandecja, była Arka i w końcu trafił się też Raków. Ten, który wierzył w to, że Kolew w Częstochowie może zacząć strzelać bramki pomimo tego, że wcześniej miał problem ze strzelaniem bramek, to jeden z największych optymistów naszych czasów. O kurde, Kolew nie strzela jak z karabinu? No popatrz. 8 meczów i 1 gol w Pucharze Polskim. Dziś napastnik gra u siebie w Bułgarii i nawet strzela. W 6 ligowych meczach tego sezonu aż 3 trafienia. W każdym razie niech on sobie gra w tej Bułgarii i do nas już nie wraca. Obok niego napastnik, który w Częstochowie wykręcił, nie uwierzycie, identyczny wynik. 8 meczów i 1 gol. Oskar Zawada. Nie strzelał za dużo w Płocku, w Gdyni jeszcze gorzej. No to co? No to bierzemy go do Rakowa, dawaj. Był duży, silny, trochę z tymi włosami Cavaniego przypomina. No nie pykło, ale Lechowi gola strzelił. A dzisiaj jest gwiazdą w dalekiej Australii, grając dla nowozelandzkiego Wellington Phoenix. Znalazł swoje miejsce na ziemi? No i fajnie. Wszystkiego dobrego, panie Zawada. Ostatnim, najgorszym napastnikiem jest następny Portugalczyk w tym moim najgorszym zestawieniu, Aleksandre Guedes. Jemu udało wykręcić się liczby gorsze od Kolewa i Zawady.
11 meczów i 1 asysta. Po prostu zapomniał, że miał strzelać. No, zdarza się, szczególnie napastnikom. Właściwie to on w swojej karierze nigdy za dużo nie strzelał, trochę w drugiej lidze w Portugalii. Ale znowu ktoś w Częstochowie pomyślał, to może być to, to jest ta nasza dziewiątka. Po Rakowie Guedes trafił do drugiej ligi japońskiej, w której też nie strzelał, potem powrót do Portugalii, nie uwierzycie, też nie strzelał i obecnie jest zawodnikiem Petro Luandy z Angolii. Może tutaj uda mu się trochę częściej trafiać do bramki niż raz czy dwa na sezon. No i co? Mamy to! Proszę bardzo, przed Wami najgorsza jedenastka Rakowa po powrocie do Ekstraklasy. Ale oni pięknie się prezentują. Prawda? No i co? I kolejna najgorsza jedenastka za nami. Mam nadzieję, że to był udany powrót, że Wam się podobało. Oczywiście piszcie w komentarzach, co Wam się podobało, co Wam się nie podobało, czy może jakiegoś zawodnika zabrakło, czy może przypominacie sobie, z którym z tych nazwisk, które wymieniłem podczas nagrywania tej najgorszej jedenastki, kojarzy Wam się jakaś historia. Może pamiętacie jakieś ich osiągnięcia boiskowe. Czekam na Wasze komentarze, a za dzisiaj już słuchajcie, dziękuję, lecę, bo tu jest strasznie jakoś duszno w tym moim, mimo że to jest piękne klimatyzowane studio, to jednak dzisiaj coś ta klimatyzacja nawala. Trzymamy kciuki za Raków w Europie i widzimy się wkrótce. Kto wie, jaka następna najgorsza jedenastka wjedzie na kanał. Spodziewajcie się niespodziewanego, oczywiście tylko na Fangol z boiska do sieci. Do zobaczyska, cześć i pa!